natury rozumiem jako taką kondycję człowieka, która wyraża się zawsze, każdorazowo w jego istnieniu. Spór dotyczy tego, czy ludzka natura jest zmienna, czy niezmienna. Czy mamy naturę, a może mamy historię, a nie naturę. Człowiek jest niedefiniowalny, jest strukturą otwartą, zmieniającą się, wykraczającą salę poza siebie. Czyli mówienie, że on ma jakąś naturę, byłoby degradujące. On nie ma natury w sensie takim, że on jest plastyczny, że on się sam kreuje. Człowiek ma naturę, czyli że ma pewien stały zespół cech, które określają to, kim jest. Każdy z nas. Każdy z nas, niezależnie od historii, od poglądów, od środowiska, w którym został wychowany. Z tym pytaniem o ludzką naturę wiążą się jeszcze inne bardzo ważne pytania. Czy w XX wieku przegrał człowiek walkę ze swoim człowieczeństwem? Czy może teraz, na początku XXI wieku, jakiś optymizm został w nas wlany, że może jednak to nasze człowieczeństwo nie jest tak złe, jakby się niektórym wydawać mogło. Człowiek kreuje sam siebie poprzez nieustanne wytwarzanie dystansu wobec różnych ról, które spełnia, wobec różnych typów cielesności, który jest nosicielem. Ten dystans właśnie jest tym warunkiem możliwości bycia człowiekiem. Jakoś się kształtuje, on się ubogaca i całe dzieje człowieka świadczą o jego bogactwie i o ubogacaniu się naszej natury. Obyśmy tylko tak się ubogacali, abyśmy innym krzywdy nie robili. Wielka na pewno zachęta do tego, żeby nie przestawać myśleć i żeby nie odrzucać ze swojej świadomości, z tej perspektywy takiej widzenia rzeczywistości, filozofii. Nawet może na jakimś bardzo, bardzo podstawowym poziomie, tak? I teologii, myślenia w ogóle. Myślenie musi się jeszcze raz wskrzesić między nami. Co się stało z naturą ludzką? To temat już rozpoczętej konferencji naukowej tegorocznych Dni Tischnerowskich. Ale to dopiero początek, bo każdy kolejny dzień będzie rozwiewał wątpliwości na ten i inne tematy. A teraz hasło na dziś. Łukasz, proszę wylosuj. Wiara szuka rozumienia, niewiara też. Nie ma innego sposobu na rozumienie własnej wiary i niewiary, jak konfrontowanie jej z wiarą i niewiarą innych. Monika Woźniak, JP2TV.